Czy ruchoma gwiazda jest przystająca do gwiazdy DWARF? Jeżeli tak, wykonaj niezbędne przekształcenia tak, żeby ta gwiazda nakładała się na gwiazdę DWARF. Dobrze, więc my mamy tutaj dwie takie gwiazdy i możemy jedną z nich przesuwać, możemy ją obracać. Tu mamy środek obrotu i kąt i możemy też odbijać. Tak? Tu mamy odbicie i możemy odbić lub powrócić. Możemy też zmieniać, prawda, położenie tej osi odbicia. No i teraz pytanie, czy za pomocą tych trzech przekształceń możemy jedną figurę nałożyć na drugą, być może w różnej kolejności wykonywanych. Jeżeli tak, to wtedy powiemy, że te figury są przystające. Prawda? Przystające znaczy takie same, być może inaczej położone na płaszczyźnie. No a precyzyjna matematyczna definicja byłaby taka, że za pomocą kombinacji tych trzech operacji, przesunięcia, obrotu i odbicia, możemy jedną figurę nałożyć na drugą. No to popatrzmy, może najpierw przesuń. Wydaje się, że jeżeli one, są jakoś tam podobne, jeżeli będą przystające, to pewnie ten wierzchołek odpowiadałby temu. Więc może najpierw nasuńmy ten na ten, tu, o. Dobrze, i teraz spróbujmy może obrócić, o, wokół, prawda, obrót, to by była oś środek obrotu i byśmy to obracali w tę stronę, o. I co, i wygląda na to, że jednak się nałożyły te gwiazdy, prawda, że one się nałożyły, wobec tego te figury były przystające. Sprawdzamy odpowiedź, wspaniale. I jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.